dzieci reguły świętego Benedykta całe życie mieszkają w jednym klasztorze, a ich przełożony, opat, mieszka wspólnie z nimi. Opat zatem to nie tylko zarządzający z oddali administrator, ale to zgodnie z zamysłem świętego Benedykta prawdziwy ojciec dla wspólnoty monastycznej, wspólnoty, która bardziej niż inne zgromadzenia stanowi rodzinę braci, na której czele stoi ojciec. Skoro zatem opat ma być ojcem, winien rozpocząć swą posługę z Bożym błogosławieństwem. Słowo benedykcja bowiem z łaciny oznacza błogosławieństwo. Święty Benedykt, który chce, żeby opat uosabiał Chrystusa, daje mu wskazówkę, która być może streszcza w sobie wszystkie inne. Studeat plus amari quam timeri. Niech się stara, aby więcej go kochano, niż miano się lękać. Dlatego też święty Benedykt żąda od opata przede wszystkim miłosierdzia, uczucia, jakie dobry pasterz żywi do swych owiec, zwłaszcza tych chorych i zagubionych. Benedykt pragnie, by opat starał się o darmową miłość do każdego brata. Dlatego mówi, aby nikogo w klasztorze nie wyróżniał, ani kochał jednego mnicha bardziej od drugiego. Aby starał się bardziej być pomocnikiem niż zwierzchnikiem. I aby zawsze miłosierdziu dawał pierwszeństwo nad sądem. Tak właśnie kształtuje się pasterz. Rośnie, dojrzewa. Rzecz jasna wśród wielu błędów, wielu upadków, wielu słabości. Opat jednak winien pamiętać, że nie idzie sam, jest przecież także jego wspólnota. Opat to starszy brat w rodzinie braci.